Do września Lubinianie udadzą się, aby kontynuować pasem 3 zwycięstw z rzędu. Zadanie nie będzie jednak łatwe. Chciałbym tego bardzo, żebyśmy wygrywali 3-0, żeby dużo więcej spokoju było w naszej grze, bo czasami każdy, już zbliżając się do końca wyniku, szczególnie pierwszego seta, bardziej spogląda na wynik i modli się bardziej, żebyśmy dociągnęli albo dobrnęli do końca tego wyniku, niż patrzymy na swoją grę. Po 9 kolejkach Cuprum Mundo Lubin zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Najbliżsi rywale miedziowych znajdują się 3 pozycje niżej.